coți, cu păstrări ale cu tăita coți. Czyli widzicie Państwo, było bardzo dużo takich przeszkód, że nie można się było nawet połączyć, a to z tym, a to z tamtym nie można się było połączyć, bo elektronika po prostu, że zawodzi. Elektronika zawodzi, Państwo zobaczą. Nic nie działa, tu się nic nie dzieje ciekawego. Kulturą się nikt nie zajmuje, Panem Bogiem się nikt nie zajmuje. Wszystko jest lipne. Ja sprawdzam jeszcze raz artinfo.pl. No nie doleciałam do tej apteki sztuki. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No nie ma, nie ma. Dobrze. I co jeszcze? No gdzie tam moje dziecko jest? Gdzie tam jest moje dziecko? Czekam tutaj na moje dziecko. Gdzie on tam? Gdzie tam z jakimi tymi dziadami się zadaje? Tutaj są same te dziady katolickie w Warszawie skąpe i tam u jednego krótko, u drugiego krótko, bo to po prostu chciwe jest na grosz i bezczelne, takie chamskie. Nie mogę tu. Tak, tak, bo dzisiaj są takie przerwy, wiecie Państwo, że to się psuje wszystko i tu u Agnieszki Lichnerowicz. Boże, na każdy
Piękny dzień, pozdrowienia dla całej rodziny. Bóg zapłać. Dziękujemy ślicznie i także i my pozdrawiamy Panią i tych, których Pani pozdrowiła. Proszę bardzo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Siostrze misjonarce Iwonie Borońskiej, przebywającej obecnie w Polsce, z okazji 25-lecia życia zakonnego, życzymy miłego pobytu. Niech Matka Boża ma Cię w opiece, a Bóg błogosławi. Życzenia przekazuję chrzestny z rodziną. Szczęść Boże. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Radio Maryja, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałam przekazać życzenia mojej mamusi, która skończyła 70 lat. Mamusiu kochana, bardzo Cię wszyscy kochamy. Życzymy Ci dużo zdrowia, 100 lat życia, pociechy z dzieci, z wnuków i wszelkich łask Bożych. Córki i syn Krzysztof. Bardzo dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Anna Żukowa. Chciałam gorąco pozdrowić księdza Franciszka Klimaniuka. Błogosławieństwa Bożego jemu życzę, opieki Matki Boskiej i opieki od błogosławionych męczenników podlaskich. Szczęść Boże. Bóg zapłać, wszystkiego dobrego, a słońce sobie lśni. Tego życzymy Państwu, aby każdy dzień był przeżywany ze słońcem, z radością, z uśmiechem na twarzy. Który rok? 43. 43 powstaje Liban i później tak to sobie na początku bez żadnego kłopotu jakoś funkcjonuje. No to nie jest tak, że bez żadnego kłopotu, dlatego że ten region, zresztą większość regionów świata, no, które powstawały jako organizmy polityczne właśnie w taki sztuczny sposób, kiedy decyzje de facto podejmował ktoś inny, tak, tak jak w tym wypadku właśnie te mocarstwa kolonialne, no to mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której ci ludzie próbują jakoś znaleźć się, zbudować w gruncie rzeczy swoje życie społeczno-polityczne w ramach systemów, no, których ani oni nie wymyślili, ani których specjalnie nikt się właśnie nie pytał, czy na przykład w ramach tych granic, czy w ramach takiej, a nie innej organizacji państwowościowej chcieliby żyć. Tak? Tam im zaproponowano demokrację? Zaproponowano, to jest taki eufemizm. Natomiast jeśli chodzi o demokrację, to należy pamiętać, że ta demokracja była papierowa i pierwsze doświadczenie jakby takiej współczesnej demokracji było takie, że z jednej strony mieliśmy konstytucję demokratyczną, prawda, która została napisana znowu pod tą w cudzysłowie opieką francuską w latach 20., ale ona nie funkcjonowała, dlatego że de facto jakby rządy i decyzje zarówno co do polityki zagranicznej, jak i też no istotne decyzje dotyczące gospodarki, czy też funkcjonowania politycznego, no podejmowali Francuzi. Mhm. Także od samego początku pierwsze jakby to pokolenie, czy nawet pierwsze dwa pokolenia Libańczyków w tym okresie właśnie międzywojennym, no nauczyły się czego? Że przychodzą Francuzi, którzy niby mają mandat międzynarodowy i tutaj no, teoretycznie tylko opiekują się tym miejscem, no ale de facto sprawują władzę. Natomiast mówią, że to jest właśnie demokracja, bo jest konstytucja, jest prezydent, parlament i tak dalej. Jak to sobie dalej szło? No jak to sobie dalej szło? Po II wojnie światowej Liban rzeczywiście odzyskuje, no, czy uzyskuje formalnie niepodległość i próbuje sobie poradzić z jednej strony z tą spuścizną kolonialną, z drugiej strony z tym faktem, że w jego granicach formalnie biorąc funkcjonuje 18 różnych grup wyznaniowo społeczno-politycznych i te grupy na zasadzie pewnego konsensusu spróbowały podzielić między siebie władzę. Ale jak sobie wyobraźmy tą grupę? Znaczy wyobraźmy sobie trzy takie grupy na przykład, żebyśmy wiedzieli, czym to się różniły od siebie te one. Więc te 18 grup to są w gruncie rzeczy różne odłamy chrześcijaństwa, jeżeli byśmy definiowali je poprzez język właśnie przynależności, tożsamości religijnych. To jest pewna forma jakby definicji, więc jeżeli tak chcielibyśmy to opisać, no to możemy powiedzieć, że mamy różne grupy chrześcijan i różne grupy muzułmanów, które łącznie te grupy tworzą właśnie tych 18 grup, plus mamy jeszcze tę grupę druzów, która no właściwie nie,
mimo że formalnie zaliczana jest do tej części muzułmańskiej, ale de facto jest jeszcze innym, zupełnie innym wyznaniem. A ateiści? Nie ma takiej grupy wśród... Ateistów nie ma w ramach tego opisu. Natomiast myślę, że warto od samego początku zdawać sobie sprawę, że właśnie to jest tylko pewien język opisu rzeczywistości. To znaczy, równie dobrze te grupy możemy opisać poprzez właśnie przynależność, powiedzmy, społeczno-polityczną, która no, kształtowała się w gruncie rzeczy równolegle do wykształcania się tych struktur religijnych. I bardzo często się przenikała i stąd też ta trudność. A te inne dzisiaj, zmienne to byłyby jakie wtedy? No na przykład byłyby to zmienne polityczne. Otóż, a to biały mówiący po francusku, czy nie? No kwestia języka jest też kwestią, która przenika się z tą kwestią, powiedzmy, wyznaniowo, być może nawet etniczną, ale też na pewno społeczną. Otóż w tym czasie międzywojennym i później w gruncie rzeczy do dzisiaj językiem intelektualnych elit, które zorientowane były na zachód, to był język francuski. Język angielski był językiem, można powiedzieć, takich newcomers, ludzi, którzy próbowali się przebić czy w gospodarce, czy w polityce, czy po prostu na poziomie jakby społecznego funkcjonowania tego kraju, walczyć na przykład z burżuazją, która nie dopuszczała pewnych ludzi do nie wiem, wykonywania poszczególnych zawodów, czy do właśnie wprowadzania pewnych funkcji politycznych. No i mamy oczywiście arabski, który był językiem no właściwie używanym, przynajmniej na takim codziennym poziomie przez wszystkich, ale już pytanie o to, na ile ten język arabski jest językiem literackim, językiem wysokim, w którym się na przykład też czyta książki, w którym no nie wiem, załatwia się biznesy, w którym uprawia się politykę, to już zależało właśnie na przykład od tego, czy ktoś przynależał do jednej czy drugiej z tych czyli grup. Czyli tygiel taki. Dokładnie. To właściwie Liban można opisać jako taką wielokulturową społeczność i takie no z zewnątrz trochę na to patrząc i może trochę cynicznie, takie też pole doświadczalne. Doświadczalne w sprawie? No właśnie w sprawie tej wielokulturowości. Aha, a to zamożne było miejsce po II wojnie światowej, czy nie? Tam dobrze się żyło w tym Libanie? Niektórym ludziom się żyło bardzo dobrze, innym żyło się fatalnie. Rozwarstwienie społeczne było bardzo, bardzo duże. Znaczy Bejrut, w którym z jednej strony, do którego przyjeżdżano, żeby nie wiem, zagrać w kasynie, żeby posłuchać świetnych koncertów, a z drugiej strony, w którym mieszkało bardzo dużo biednych ludzi, którzy właśnie z tej bogatej turystyki czy finansjery korzystali na zasadzie oferowania jakichś zupełnie podstawowych usług za bardzo, bardzo niewielkie pieniądze. Rozumiem. I teraz opowiadając tak, jak opowiadałeś, czyli mamy te 18 jakby grup i one muszą w pewnym momencie zacząć się dogadywać, rozumiem, i co one, jak to idzie na początku? No więc na początku idzie to tak, że u zarania państwa libańskiego mamy tak zwany pakt narodowy, czyli mamy taką próbę stworzenia kompromisu w ramach demokracji, ale demokracji takiej, w której nie udaje się wyłonić żadnej większości. I jeżeli z góry wiemy, że nie ma większości, nie ma ani partii politycznej, która miałaby szansę tę większość jakby uzyskać. Zawsze ci sami głosują na tych samych, tak? O to chodzi. To nawet nie jest tak, że zawsze ci sami głosują na tych samych, tylko mamy zbyt dużo różnych grup, które mają zbyt różne interesy i pamiętajmy, że mówimy o latach między latami 20 a latami 40, więc to jest jeszcze zupełnie jakby inna sytuacja, tak, też inne doświadczenia demokracji. Mamy do czynienia z politykami, którzy mówią tak, chcemy przede wszystkim zapobiec temu, żeby jakaś jedna mniejszość zdominowała wszystkie inne mniejszości, które w tym kraju mamy. To ładnie. Tak, mi się wydaje, że to jest, jakby z tego względu mówiliśmy o tym polu doświadczalnym, to jest właśnie bardzo ciekawy model, który też uważam, że dzisiaj warty jest analizy. No model właśnie taki, w którym mówimy, spróbujmy tego uniknąć. I pomysł na to, jak tego uniknąć, jak uniknąć tej dominacji jednej mniejszości nad wszystkimi pozostałymi mniejszościami, był taki, żeby spróbować tę władzę podzielić proporcjonalnie w stosunku, podzielić na te 18 jakby grup, proporcjonalnie do tego, jak duże te grupy są, ale wiedząc jednocześnie, że żadna z nich nie ma przewagi. Tu znowu, to jest powiedzmy taki pierwszy poziom opisu, niestety sprawy się komplikują, jak się patrzy troszeczkę głębiej. Otóż
Liban powstał w gruncie rzeczy w tym kształcie, znaczy przede wszystkim w tych granicach, ale też ostatecznie w tym kształcie politycznym, no przede wszystkim jako emanacja tych grup, które definiowały się jako chrześcijanie, przede wszystkim jako maronici i które definiowały się jako sojusznicy Francji. Tak? W związku z tym ten podział i ta próba jakby zrównoważenia tych różnych interesów miała taki lekki przechył w stronę właśnie tej reprezentacji politycznej, powiedzmy, no przede wszystkim maronitów libańskich. Porówno, tak? Ale chrześcijanie niech mają trochę więcej do powiedzenia. Mają troszeczkę więcej, tak. Mimo, że jest ich mniej. Wtedy ich było ciut więcej, ale to ciut więcej znowu wzięło się z tego, że granice, które zostały wytyczone po pierwszej wojnie światowej, granice Libanu, zostały właśnie tak pociągnięte, żeby ich ciut więcej było. To znaczy już negocjacje w Wersalu, które były prowadzone po pierwszej wojnie światowej, no właśnie były z tej pozycji jakby prowadzone przez tę delegację libańską, zdominowaną z kontynentu przez maronitów, żeby te granice tak ustalić, żeby była większość i ta większość, ta minimalna większość dla chrześcijan usprawiedliwiła na przykład to, żeby urząd prezydenta przypisać do właśnie chrześcijańskiego na stałe. Polityka. Na stałe. Tak jest. Tak samo jak urząd zresztą, czy funkcję szefa sztabu armii. I teraz zanim powiesz, jak to zaczęło się psuć, bo skąd w ogóle taka idea wśród mieszkańców tamtejszych terenów, żeby, no, mamy taką ideę, żeby nikt nie miał przewagi nad nikim innym, to znaczy skąd jest ten pomysł, skąd oni tak sami z siebie na to wpadli, to z czegoś wynikało? To znaczy to było doświadczenie jakby tego okresu z jednej strony osmańskiego, z drugiej strony jednak pierwszej wojny światowej i okresu międzywojnia, bo Pakt Narodowy to są właśnie ten początek lat 40. Konstytucja, tak jak powiedzieliśmy, to są lata 20. I ja myślę, że warto na to spojrzeć w takim właśnie kontekście międzynarodowym, to znaczy powiedzieć, że jest to próba wyciągnięcia wniosku z tego, jak demokracje w gruncie rzeczy w okresie międzywojennym nie funkcjonowały. Tak? Ale to chcesz powiedzieć, że ludzie tam mieszkający sobie czytają gazety i nagle wpadają na taki pomysł? Myślę, że to oczywiście sprowadzając to do banału, no to można to może w ten sposób ośmieszyć, ale z drugiej strony to tak jest, no, że wszyscy ci ludzie, czy większość tych polityków, którzy wtedy działali w Libanie, no to byli jednak ludzie wykształceni w oparciu i w odniesieniu o doświadczenia nie tylko te blisko wschodnie, ale też europejskie czy światowe. Jasne. I teraz powiedz, bo zaczyna się to psuć czemu? To się zaczyna psuć... Bo wojna domowa też, to są jakie lata? Wojna domowa to są lata 75 do 90. Trzeba powiedzieć, że ten system nigdy dobrze nie funkcjonował. Już w latach 50. Po trochu ze względu na rozwój wypadków, jakby bo Liban jest krajem małym, więc to, co się dzieje, nie wiem, w Egipcie, to, co się dzieje w Syrii, no ma to oczywiście, co się dzieje w Izraelu i też jakby cały konflikt między krajami arabskimi a Izraelem, ma oczywiście gigantyczny wpływ na Liban, wpływ, którego Liban nie jest w stanie kontrolować. Tak? Z drugiej strony ten system, który miał gwarantować jakby... Także dobrze ta Agnieszka powiedziała, ta cała... Wszystkimi, nie Agnieszka, tylko ta grupami, szydło, że tylko Libanu. Sobie myślicie, a to no w Warszawie to od razu można sobie sami wyobrazić. Handlarze, cinkciarze, badylarze, władzy, dziadogady. Tak? Z jednej strony można powiedzieć, że to był sami taki, o sobie tylko myślą, gdzie tam ten kurczaczek mówi, dobrze, że, to my że z tym będziemy u tego wujka nie będzie. Ja mówię, dawaj sobie tego wujka, to taki twój wujek, jak ja jestem Chinką. To są chciwe dziady w tej Warszawie i każdy tylko, wiesz, do siebie garnie, a głupi jest, bo tego Pana Boga jeszcze za życia nie poznał i przyszło mu się umierać jako locha. No to lepiej. Cokolwiek wiedzieć o Panu Bogu z Biblii, po co ty tu jesteś, po co my tu na ziemi jesteśmy, do czego to wszystko zmierza, jaki sens ma ten świat, cel tego życia, co jest celem tego życia. Po co my tu żyjemy, do czego to wszystko zmierza, dlaczego jest w ogóle zło, czy Bóg coś próbuje robi w tym kierunku, czy
coś powiedział, podważyć, coś poddać wątpliwość, może tak? Wcześniej zaczął robić, żeby tego no, zła nie było. No bo ludzie uwielbiają zło, do zła się przyzwyczajają, są źli, a jeżeli chodzi o te więzienia, to niektórzy uwielbiają mieszkać w więzieniach, słyszałam, tak. Jest im dobrze w tych więzieniach, tam siedzą i tam po prostu jeść za darmo dostają, tam wrzeszczą, tam krzyczą, jest im to graj, a inni bardzo chętnie wsadzają do więzienia karzą, bo to z podatków idzie, czyli świństwo jest na świństwie. Natomiast jeszcze raz powtórzę o tym artinfo.pl na ten Wojtek, który 4 godziny żre na skarb państwa, 4,5 godziny, to jeszcze za pół godziny dopiero można się odezwie, bo chce się spytać, czy to, co on wczoraj mówił odnośnie tej apteki sztuki, czy ta wystawa dzisiaj jest. Ale że dziadzisko żre i po prostu jeszcze się nie może odezwać, no to kupa śmiechu. I teraz zadzwonimy. 400 tysięcy wcześniej z Palestyny. Daj spokój. Za darmo ma ten obiad i żre go 5 godzin. O matko, o matko. Zaraz mu to powiem. Nasta na zegarze, to czas na wiadomości RDC. Marta Hernik. Polski system antyterrorystyczny bardziej restrykcyjny. Prezydent podpisał ustawę, a w niej większe uprawnienia służb. Z Warszawy do Seulu to nowy kierunek lotu. Od dzisiaj można kupować bilety. Połączenie no to dobra sprawy, no ja wiem, no ale to ogrody to... muzyczne, 16 odsłona. Na razie się nic nie stało i my na razie dmuchamy na, szczegóły już za na zimne. Kulturalne. Na razie dmuchamy na zimne. Prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną ustawę antyterrorystyczną. Reguluje ona uprawnienia konkretnych służb i sposoby reagowania na zagrożenia. O tym, jakie zapisy zawiera, Natalia Rozbicka. To między innymi zasadę wprowadzania 4 stopni alarmu terrorystycznego. Przy 3 i 4 minister spraw wewnętrznych będzie mógł zakazać organizowania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie prowadził wykaz osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. Ustawa daje ABW również dostęp do informacji i danych objętych tajemnicą bankową, ale też do baz danych prowadzonych przez instytucje państwa. Pozwala łatwiej inwigilować i wydalać z kraju podejrzanych cudzoziemców. Ustawa nakazuje także rejestrowanie kart telefonicznych, tak zwanych prepaidów. I na tym nie koniec. Sąd będzie mógł zdecydować o blokowaniu treści w internecie na 30 dni, a jednokrotnie przedłużyć ten czas jeszcze nie wiem, no nie miesiące. Wiem, odnośnie apteki sztuki. Lotu takie dziadostwo, że Artinfo nie informuje, bo tam tego nie ma. Kupować bilety z Warszawy do stolicy Korei Południowej, Seulu. Wydarzenia kulturalne. Nie, to w ogóle to jest dziadostwo. Pierwszy zaplanowano na 17 października. Podróż potrwa nieco ponad 10 godzin. Znany producent filmowy Lechini, nikt się kulturą Marcin, w Warszawie nie interesował, nie interesuje, nie będzie, półtora roku więzienia w zawieszeniu, a także wysokie grzywny. To takie dziadu wyłażą, jedna wejdzie, druga nie wejdzie. Które miało pomóc jak Rywinowi, te świnie się zachowują, boją się siebie, udają, że siebie nie znają. Rywin zapłacił w coraz gorzej jest wejść ciężej do galerii, proszę Państwa. Jeden drugiego inwigiluje, obgaduje. To, co oni się dziwią, że Jezusa 2000 lat temu obgadywano za plecami. Nie miała na celu wdrożenia wobec Luda Rywina rzeczywistego leczenia, ale skuteczne zapewnienie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Konrad T. to jeden ze świadków koronnych w procesie, ale ponieważ ma kryminalną przeszłość, adwokat Lwa Rywina jego zeznania kwestionuje i zapowiada apelację. Upały wracają i wraca pytanie, jak reagować, gdy spotkamy zamknięte w nagrzanym samochodzie dziecko lub zwierzaka. Może być konieczne wybicie szyby, przyznaje Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Warto najpierw rozejrzeć się, zorientować się w sytuacji, jak wygląda, poobserwować. Nie wiemy, czy to dziecko przebywa długo, czy mama na chwilę wyszła z samochodu. Nasza reakcja musi być adekwatna do konkretnego zdarzenia. Czasami bezpieczniej jest przekazać te informacje policjantom. A przypomnijmy, pozostawienie dziecka albo zwierzaka w samochodzie w wysokiej temperaturze bez dostępu do świeżego powietrza to narażenie na utratę życia lub zdrowia. Za to grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat.
dużo słońca życzy sponsor prognozy pogody AutoJoker. Wypożyczalnia samochodów. www.autojoker24.pl. W najbliższych dniach upału może dać nam się we znaki. Już dzisiaj jest bardzo ciepło, prawie 27 pokazują nam termometry w Warszawie. Od jutra już powyżej 30 stopni Celsjusza i dużo słońca. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Dużo słońca życzy sponsor prognozy pogody AutoJoker. Wypożyczalnia samochodów. www.autojoker24.pl. Jak zwykle w RDC, 4 minuty po 16 na wiadomości kulturalne zaprasza Dagmara Kowalska. Połączenie natury i muzyki daje ogrody muzyczne. 16 odsłona festiwalu od 15 lipca w Warszawie. W programie widowiska z Metropolitan Opera i Baletu Bolszoj. Pokazy filmowe i koncerty w tym roku pod hasłem Po obu stronach gór. Gościem specjalnym festiwalu będzie Słowacja, mówi Ryszard Kubiak, dyrektor festiwalu. Pokazujemy 3 koncerty słowackie. Janosikowa muzyka i zabawa, koncert Veni Ensemble, wspaniałego awangardowego zespołu muzycznego i koncert duo fortepianowego Skuta. Miłośnicy opery zobaczą Zaczarowany flet, Wesołą wdówkę i Córkę pułku. Festiwal potrwa od 15 lipca do 9 sierpnia. Sen nocy letniej, opera mobilna, finałowy spektakl projektu Podaj dalej 2016 będzie można zobaczyć za tydzień, w środę, w Ogrodzie Powszechnym. Dzień później, 30 czerwca, tę operę zobaczymy w Muzeum Warszawskiej Pragi i 1 lipca w Lublabie. Twórcy spektaklu zabiorą nas w przestrzenie miejskie. Będzie dużo muzyki, chór i opowieść Williama Szekspira wypracowana przez 7 młodzieżowych grup teatralnych. Tu każdy uczył się od każdego. Dobrze wiedzieć, jak ładnie i poprawnie mówić po polsku. Jeśli planują Państwo wakacje na przełomie lipca i sierpnia, proszę koniecznie odwiedzić Szczebrzeszyn. Ostatniego lipca rozpocznie się drugi festiwal Stolica Języka Polskiego. Na miejscu spotkania z pisarzami, koncerty i warsztaty. Muzeum Sztuki Nowoczesnej bez siedziby, ale z pomysłami na plenerowe wystawy. Z jedną z nich jedzie nad polskie morze. Wystawa 140 uderzeń na minutę, kultura rave i sztuka w latach 90. w Polsce pojawi się na gdyńskim Openerze. Na wystawie zobaczymy pracę Jacka Sienkiewicza, pioniera techno w Polsce. Debilko, tu nie Gdynia. Debilko. Muzyki, że tegoroczny Open Air Festival rozpocznie się w przyszłą środę, a wśród gwiazd już 29 czerwca. Może Open Air. No i co, no ja szukam, no czekam, no. No, także no. Mac Miller i Xanax, no, no. Red Hot Chili Peppers, Cortez. Durna, jesteśmy w Warszawie, debilko, no mów, no co. Polski i Chin rozwija się. Muzeum Narodowe w Warszawie jeszcze w tym roku zorganizuje wystawę ze zbioru chińskiego jeszcze muzeum. Jeszcze w tym roku, tak, za parę miesięcy. Natomiast zaplanowano wystawę prac Aleksandra Kobzdeja, Tadeusza Kulisiewicza, Andrzeja Strumiły, poświęconych tematyce chińskiej. Kilka dni temu polski i chiński resort kultury podpisały protokół o współpracy kulturalnej między państwami. Dzięki temu dokumentowi poznamy współczesną kulturę chińską bez wsiadania do samolotu. Na koniec smutna informacja. Zmarł Andrzej Kondratiuk, reżyser, twórca kultury. No, kto wie na przykład, no to... To podgląd. Agnieszka Lichnerowicz. Serdecznie Państwa teraz zapraszam na rozmowę z Michałem Jaskulskim, który jest już w studiu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jest Pan... Dziwnie gadała, nie? ...filmu, którego gadała, dzisiaj będzie się uroczysta premiera. Przyplanty 7/9. Przyplanty 7/9. 7/9. O Chinach, tak. Mi to o Przyplanty 7/9. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od razu powiem, że mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na ten pokaz. I mogą już Państwo wysyłać maile, jeżeli już wiedzą Państwo, że są zainteresowani, ewentualnie cały czas będziemy je zbierać na adres światopodgląd, czyli bez polskich znaków, światopodgląd@tok.fm. Dobrze, to w takim razie co to jest za adres? Planty 7/9 to jest adres, w którym w 1946 roku doszło do pogromu kieleckiego, tak, czyli do mordu na Żydach mieszkających w Komitecie Żydowskim. Ten mord był spowodowany plotką o rzekowym porywaniu dzieci przez chrześcijańskich dzieci na macę. Te wydarzenia się zresztą nie działy nie tylko w samym przy Planty 7/9, one się też rozniosły na całe miasto. Też wyszukiwano Żydów i oczekiwano na nich na stacjach kolejowych. W efekcie tych wydarzeń zginęło ponad 400 Żydów, ponad 80 osób było rannych. Grozno opisał.
Gross też to opisał, tak, no ale nie tylko on. I pana bohaterem pana filmu jest Bogdan Białek. Kończę zadzwonię do apteki sztuki, bo gdzieś tu mam ten insider. Kto to jest? Dlaczego on? O czym to jest to? Tak, dlaczego on? Kończę zadzwonię. Dlaczego on? Po pierwsze, Bogdan Białek nie był od początku naszym bohaterem. Tak naprawdę stał się naszym bohaterem nic dopiero po 3 latach. Nic się nie można dowiedzieć. Bo powstawał 10 lat, tak właściwie wydaje mi się, że dzisiaj albo wczoraj był, jest dokładnie 10 lat od momentu pierwszego klapsa. Bogdan Białek to była postać, którą spotkaliśmy zupełnie przypadkiem w 2006 roku, kiedy robiliśmy zupełnie, ten film miał być jeszcze zupełnie innym. To był taki moment, kiedy weszliśmy zupełnie przypadkiem na spotkanie Kielczan, którzy właśnie dyskutowali o pogromie. I to spotkanie prowadził Bogdan. I to było rzeczywiście dla nas tak w jakiś sposób przejmujące, że doświadczenie, tak jakiś szok, tak, że temat sprzed 60 lat wywołuje tak, można powiedzieć, dramatyczne emocje. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że Bogdan będzie naszym bohaterem, ale z czasem rzeczywiście tak się stało. Bogdan jest Polakiem, jest katolikiem, bez wykształcenia jest psychologiem, ale jakby no to, co poza takim, jest takim zwykłym życiem robi, no to jest przede wszystkim to, że lata swojego życia spędził właśnie na tym, żeby pojednać Polaków i Żydów po pogromie. To powiem szczerze, dla mnie to były takie najbardziej poruszające momenty, właśnie te spotkania z mieszkańcami Kielc, wśród wielu, dużej części z nich, bo tam oczywiście ścierały się bardzo różne emocje i opinie. To było takie poczucie, że ta wina, ta zbrodnia była naganna, ale jeszcze gorsze czy najgorsze jest przepisywanie jej Polakom. Odrzucanie odpowiedzialności. Ale z drugiej strony to, co mi się wydaje ważne, to jest to, jak Bogdan Białek cały czas mówi, że te działania, czyli ten dialog, próba przypomnienia historii, czy pokazanie jednak tej odpowiedzialności mieszkańców Kielc, że to nie może dziać się radykalnie. Że ma w sobie jakąś taką niezwykłą cierpliwość. Ja tak to rozumiałam, żeby rozmawiać i że to jest jedyna metoda. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim Bogdan się nie skupia na odpowiedzialności. To jest coś, co jest zupełnie gdzieś z boku w jego myśleniu. Przede wszystkim to, co robił przez te lata, to było oswojenie Kielczan z tematem, który nie funkcjonował właściwie publicznie. Przypomnijmy sobie, że tak naprawdę po tym, jak pogrom się zdarzył, cały temat właśnie utonął w temacie pod tytułem kto to zorganizował i to było wykorzystywane politycznie. Bo część ludzi uważa, że było to sprowokowane albo wykorzystane przez siły UB, czyli tą nową... Tam były różne teorie i lokalne, i zagraniczne. Generalnie bardzo często jakby ta wiedza się sprowadzała do tego, że przede wszystkim w takich środowiskach, gdzie funkcjonuje pojęcie Żydokomuny, także Żydzi byli w UB, SB, to tak naprawdę Żydzi sami sobie to zrobili, w związku z czym to jest nie nasza sprawa. Ale jakby to jest część jakby tej historii, no bo musi być tak. Natomiast rzecz rzeczywiście polega na tym, że przez to, że o tym temacie nie można było mówić przez lata, tak, komuniści nie dawali dostępu do tych materiałów. W dużej części wynikało to z faktu, że w tych zajściach brało udział i milicja, i wojsko, w związku z czym nie było to władzy na rękę. No to tak naprawdę ten temat utonął gdzieś w jakichś tam teoriach spiskowych, tym, co się przekazywało po cichu między sobą. I to rzeczywiście, do czego Bogdan doprowadził, to jest to, że dał ludziom szansę do tego, żeby o tym zacząć rozmawiać. To był jeden z tych dwóch pierwszych skarb. O czym rozmawiać? Dziewczyno stary. Około 7.30 skrócona o godzinie 17.30 we wtorki. Może z Panem Bogiem? Do świętego Jana Pawła II. Bardziej rozbudowana. O 18.00 msza święta. Prośby i podziękowania do świętego Jana Pawła II prosimy nadsyłać na adres mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Jest także specjalna księga przed repliką kaplicy świętego Jana Pawła II, Watykańskiej Kaplicy. Na klęczniku można wpisywać tam prośby. W piątki nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00. Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa. W miesiącu maju nabożeństwo majowe, w czerwcu czerwcowe, w październiku różańcowe, w listopadzie wypominki. Zawsze wszystkie te nabożeństwa o 17.30, a więc przed wieczorną naszą świętą. Mamy jeszcze nadzieję i z tego się bardzo cieszymy,
że od 1 lipca będą częstsze kursy autobusów miejskich do sanktuarium. Od 1 lipca. Proszę obserwować to, jak to wszystko będzie organizowane. Na pewno informacje będą podawane. Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać. I dalej pracujemy. Pracujemy nad tym, by odnawiać siebie, odnawiać oblicze Ziemi. Bóg zapłać. Na dzień dobry zawsze był taki, był ten moment taki, że nie chcemy o tym rozmawiać i dlaczego w ogóle robić film o tych Polakach antysemitach. To, że im się pokazało króciutki fragment z Kielc, tego, że w Kielcach są ludzie, którzy przychodzą po to, żeby się pomodlić, automatycznie się otwierało. Tak? I tak naprawdę ta cała historia, którą pokazujemy w filmie, to jest ta właśnie historia otwarcia się, tak? I to jakby współczucia najpierw tego, że my jesteśmy, tak, zacząłem pokazywać, że potrafimy współczuć. Oni, widząc nasz ból, otwierają się też na nas. Po 10 latach myśli pan, że Boże, w tym sensie osiągnęliście, czy osiągnęli jakiś sukces, że ten proces się dzieje? Ja myślę, że to nie jest coś, co możemy tak w prosty sposób zmierzyć. My jak kończyliśmy ten film, bo ja nie jestem reżyserem, tylko jestem współreżyserem tego filmu. Drugim reżyserem jest Larry Dominger ze Stanów Zjednoczonych. My sobie cały czas zadawaliśmy pytanie, tak, jakby gdzie jest tego wartość. Tak? Jak myślimy o rozpatrywaniu historii, to ona się zawsze składa z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, co nam mówią historycy, tak? I to jest taka generalna wiedza, a druga rzecz to jest to, co nam opowiadają dziadkowie, babcie, tak? To jest ta wiedza, do której się najbardziej przywiązujemy. Nie ma dziadków, nie ma babci, człowieku! Przecież człowiek krótko żyje. Gdzie? Na rękach se policzysz? I jednej na palcach ręki? Tu nie Ameryka, nie kombinuj. Jak ja nienawidzę dziadów, jak kręcą. I zmuszenia Libanu. No gdzie tu masz? Zawsze był takim jakimś pośrednim tworem, prawda, który był za słaby, żeby się bronić. Zepchnięcie tego problemu na Liban, tak? I dochodzi do rzeczywiście takich dramatycznych. Nie ma tak na wielką skalę dziadka i babci. Militarnych w gruncie rzeczy. Militarnego konfliktu, czy. Armia libańska próbuje poradzić sobie z partyzantką palestyńską, która operuje z terytorium Libanu. Operuje niby walcząc z Izraelem, ale de facto wciągając kraj, wciągając Liban, narażając go na ataki adwetowe i tak dalej, no bo te bazy wszystkie wojskowe, prawda, OWP utrzymywało w tym okresie w Libanie. I otóż ta konfrontacja militarna między słabą, ale no jednak w tym okresie jeszcze jakoś funkcjonującą armią libańską, zostaje zablokowana na poziomie politycznym. To znaczy Liga Arabska zmusza Bejrut do zaprzestania tych działań militarnych i wymusza zgodę na funkcjonowanie ruchu oporu w ramach terytorium libańskiego. Tak jest. I na organizację tego ruchu na terytorium Libanu i tak dalej. Także mamy znowu do czynienia z taką absurdalną w gruncie rzeczy sytuacją, w której na terenie jednego kraju, Libanu, powstaje i funkcjonuje ruch rewolucyjny, który walczy o niepodległość, mówimy teraz o narracji palestyńskiej, walczy o niepodległość Palestyny z wrogiem, który znajduje się w innym kraju. No. I ten, że ruch palestyński zobowiązuje się do koordynacji swoich działań, tak, ta rewolucja palestyńska zobowiązuje się do koordynacji swoich działań ze sztabem armii libańskiej. No co jest jakby zupełnie absurdalne, już choćby ze względu na dwie zupełnie różne jakby formy funkcjonowania armii i rewolucji. Hezbollah powstaje kiedy? Hezbollah już powstaje w trakcie wojny domowej, ale żeby jeszcze odpowiedzieć na to wcześniejsze pytanie o tę wojnę domową. Na telefonie nie odezwie ten Wojtek. Ten czynnik głośny, taki społeczno-gospodarczy, mamy ten czynnik uchodźczy, ja tę palestyńską rewolucję. I mamy próby polityczne, ale też religijne, rozmotywowane religijnie zreformowania tego systemu. Można by o tym w ogóle było nie myśleć. Tak, że jedni przejmą wszystko. Nie, koniecznie jedni przejmą wszystko, ale próby
no, zreformowania tego systemu tak, żeby on był w stanie skutecznie działać w tej regionalnej czy geopolitycznej sytuacji, tak? Czyli krótko mówiąc, no, wzmocnienia władzy, jeżeli wzmocnienia, no to w oparciu o co, tak? I tu pojawiają się bardzo różne ruchy. Ruch na przykład Musa Sadr, który jest takim ruchem wyprzedzającym Hezbollah, tak? Amal, z którego Hezbollah dopiero później powstaje. I jest to ruch, no, który właśnie, znowu, trudno jest opisać, dlatego że z jednej strony możemy mówić o tym, że jest to ruch szyicki, założony przez szyickiego duchownego, ale który na przykład szuka porozumienia z... Ale co jest ideą tego ruchu? Że duchownymi katolickimi czy chrześcijańskimi. Ideą tego ruchu jest poprawa losu członków tego ruchu i w sensie bazy jakby tego ruchu, czyli przede wszystkim biednych szyitów, mieszkańców południa Libanu. Jak to zrobić? No, Musa Sadr uważa, że zrobić to należy przede wszystkim przez zwiększenie ich udziału i partycypacji w władzy. Tak? Rozumiem. Także dlatego, że ilość po prostu tych szyitów mieszkających na południu Libanu wzrosła od tego czasu, w którym system libański został ustalony. Ale rozumiem, że ten pomysł jest taki, że jeżeli jeszcze bardziej wpuścimy kolejne jakby grupy do tej władzy, no to ona będzie jeszcze bardziej rozproszona, to nie będzie mocniejsze, więc jaki jest pomysł na to, żeby ją właśnie wzmocnić? To znaczy, tutaj pomysł był taki, żeby nie podważać tej idei, którą, no, jak sobie powiedzieliśmy, wcale nie jest taka głupia, tej właśnie równowagi jakby sił, ale, no, ją tak mówiąc po dzisiejszemu, zupdate'ować. To znaczy, zwrócić uwagę na to, że na przykład w latach 70., na początku lat 70., tych chrześcijan już jest mniej niż było w latach 40. albo w latach 20. Nam dajcie więcej. A natomiast więcej jest właśnie tych mieszkających. Rozumiem, że inne grupy mają pomysły inne, ale podobne co do sensu. Tak. A na przykład w tym czasie właśnie organizacje falangistowskie związane z maronitami, takie jak Kataib na przykład, powiadają, że no nie, ale bo my tutaj gwarantujemy pewną postępowość, europejskość, albo za tym tradycyjnie jesteśmy Fenicjanami i to jest właściwie nasza ziemia i nasz kraj i tak i dalej. I zaczynają się bić. Tak. I ostatecznie dochodzi do konfliktu zbrojnego. Każda ze stron się zbroi i zresztą warto powiedzieć, że ruch ten właśnie Amal szyicki, z którego wyrósł Hezbollah i który dzisiaj nam się kojarzy właśnie znów z terrorystami, to jest ruch, który jako ostatni przystępuje do wojny, tak? A pierwszy taki konflikt zbrojny, który uznaje się za moment jakby wybuchu tej wojny domowej, to jest atak bojówki falangistowskiej na autobus przewożący Palestyńczyków. No i tu już oczywiście trwa spór na temat tego, czy to byli cywile, czy to byli... Stanisław, to teraz zróbmy sobie skok. Dla wszystkich słuchaczy, którzy zainteresowani raz, że mogą zajrzeć do twojej książki, bo to tam, rozumiem, jest, opętanie Liban. Natomiast są też inne źródła, gdzie można sobie zajrzeć. No i jak oni wyszli z tego, jak sobie to później ułożyli, że się tak przestali bić, dogadali? Myślę, że warto powiedzieć jeszcze tyle a propos tej tak zwanej właśnie libańskiej wojny domowej. O tym zresztą piszę w książce w opętaniu.liban, że mianowicie to my ten okres 15 lat nazywamy wojną domową. Tak? I to też było to moje odkrycie, kiedy tam pierwszy raz pojechałem do Libanu. Otóż, że to nie jest takie 15 lat sieczki, tak? Tylko to jest 15 lat, w których dochodzi do konfliktów. Czasami dochodzi w jednym mieście, ale w innym mieście jest zupełnie spokojnie, ludzie prowadzą normalne życie. I także po arabsku, jak się opisuje ten okres 15 lat, na przykład, to mówi się o różnych wojnach, no, które w różnym okresie się w tym czasie toczyły na terytorium libańskim. Rentę od państwa, między różnymi grupami, ale też trzeba powiedzieć, między różnymi regionalnymi stary dziad katolicki, światowymi mocarstwami. Z łaski swojej odbierze słuchawki, bo on już się zmęczony po żarciu obiadu za darmo. To jest okresem, w którym, wiesz, powiedzmy, częściej dochodzi do aktów przemocy i do konfliktów zbrojnych. Od początku lat 90., formalnie uznaje się w 90. roku, wojna domowa się zakończyła, natomiast początek lat 90. to jest ten okres, w którym ilość tych konfliktów zbrojnych spada. No i dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, no, w której ostatnią taką wojną rzeczywiście w tym regionie to była wojna. No podziwiam Ciebie, podziwiam, że 5 godzin obiad jest. Rzeczy, no bardzo Ciebie podziwiam. No bo. Tak, czyli dzisiaj ta sytuacja polityczna Libanu to wygląda jak? W sensie, jak oni się dogadali? Znaczy, myślę, że jednym słowem można to nazwać status quo.
To znaczy, nie udało się przeprowadzić jakiejś fundamentalnej reformy tego systemu. Z drugiej strony, w mojej osobistej ocenie jest tak, że jednak większość Libańczyków jakoś tam uważa, że ten system jest w porządku. To znaczy, że 18 grup nadal działa, one mają reprezentację. Tak. I tak jak mówię, w moim przekonaniu większość Libańczyków akceptuje ten system w tym sensie, że mówi, że lepiej, żeby państwo nie wtrącało się w nasze sprawy i żebyśmy my jak najwięcej mogli załatwiać sami, niż żebyśmy stworzyli silne państwo, silny aparat państwowy, to oczywiście też wiąże się z silną armią i tak dalej. No tak jak to widzimy w sąsiednich krajach, to nie funkcjonuje i bardzo szybko kończy się dyktaturą. I prezydent nadal jest wybierany spośród maronitów, tak? Tak, prezydent nadal musi być maronitą. W tej chwili mamy taką sytuację, no, że od 2 lat, w gruncie rzeczy wchodzimy w 2. rok, nie ma ani prezydenta, znaczy jest wakant na stanowisku prezydenta, jak również parlament przedłużył swoją kadencję jeszcze do 2017 roku. Także de facto mamy sytuację, w której no, państwo jest już... Znaczy to formalnym poziomie jest sparaliżowane, bo po prostu nie ma głowy państwa i parlament przedłużył swój mandat i część osób uważa, że nie jest to w ogóle legalne, no ale funkcjonuje, tak powiem, siłą rzeczy. A z drugiej strony mamy tę sytuację, o której powiedzieliśmy na początku. Mamy gigantyczną ilość uchodźców, tak? W kraju 40% mniej więcej dodatkowej ludności. I mamy jednak kraj, który funkcjonuje mimo wojny domowej w drugiej stronie granicy, w Syrii, i no, który próbuje sobie radzić z problemami w skali, która w Europie jest niewyobrażalna. A jeszcze tylko powiedz, a jak Libańczycy patrzą na Hezbollah, to co widzą? To bardzo zależy, którzy Libańczycy. Otóż Hezbollah z jednej strony przez wielu Libańczyków nazywany jest ruchem oporu. Ruchem oporu przeciwko Izraelowi. Czyli taki pan arabskiej wojny. Nawet nie w pan arabskiej wojnie, choć oczywiście ta pan arabskość tutaj no, też jakoś tam, czy ta solidarność powiedzmy z Palestyńczykami, bo to głównie o to chodzi, gdzieś tam w tym dyskursie się pojawia. No ale Hezbollah twierdzi, że Izrael nadal okupuje część terytorium libańskiego. To są takie małe terytorium, mały obszar zwany farmami Sheba. Jest to sporne terytorium, o którym wspólnota międzynarodowa nie do końca wie, czy właściwie to jest terytorium syryjskie, czy libańskie. Czyli jedni, że ruch oporu, a drudzy? A drudzy, że partia szatana, terroryści i tak dalej. Rzeczywiście Hezbollah jest taką siłą znowu funkcjonującą obok państwa, tak? To znaczy, która ma swoje siły zbrojne de facto. Jak wiemy, też te siły zbrojne w tej chwili interweniują w Syrii po stronie Bashara Asada. Ale też ma swój system szkolnictwa, ma swój system opieki zdrowotnej i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest coś, co budzi strach, w sensie, że możesz zginąć, jeżeli narazisz się, albo coś powiesz, albo coś takiego. Budzi strach i rzeczywiście dla niektórych ludzi no jest absolutnym przekleństwem, ale dla innych z kolei jest gwarantem bezpieczeństwa. Należy powiedzieć, że armia libańska nie jest w stanie nawet obronić libańskich granic, znaczy zabezpieczyć ich przed przenikaniem na przykład grup bojowników z syryjskiej wojny domowej. Natomiast Hezbollah, o ile widzi w tym swój partyjny interes, jest w stanie to skutecznie zrobić. I bardzo wielu Libańczyków postrzega to no, jako jedyną szansę na obronę w gruncie rzeczy. A pomiędzy armią libańską a Hezbollahem jest konflikt, tak? Czasami jest współpraca, czasami jest konflikt. To też, czyli na takim poziomie państwowym to jest legalna organizacja, nielegalna? Na poziomie formalno-prawnym jest to legalna organizacja, tak. Dlatego, że libańskie prawo przewiduje oprócz jakby sił zbrojnych państwowych również formę właśnie ruchu oporu jako legalny sposób konfrontowania się jakby z wrogiem społeczeństwa. A dlaczego oni są tacy otwarci na tych przybyszów z Syrii teraz? Jak to jest? Znaczy ta otwartość no, poniekąd jest podyktowana znowu geopolityką. Otóż no, granica libańska, tak jak już powiedzieliśmy, jest nieszczelna i po prostu ci ludzie tam są, do tego Libanu trafiają. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że przed wojną mniej więcej taka sama ilość Syryjczyków po prostu pracowała w Libanie. W tej sytuacji Liban jest jakby państwem, który chcąc nie chcąc tych uchodźców przyjął
Ja myślę, że na takim już poziomie społecznym, tego można powiedzieć społeczeństwa obywatelskiego, próbuję sobie radzić z tym problemem. Ale to jest korzyść czy obciążenie? To jest gigantyczne obciążenie oczywiście, ale z drugiej strony jest to też korzyść i tu można odwołać się do przykładu jakby uchodźców palestyńskich, no, którzy poprzez to właśnie, że byli tanią siłą roboczą, jak to się brzydko mówi, dokładnie tak samo jak bardzo wielu Syryjczyków w tej chwili jest w Libanie, tych uchodźców syryjskich, to są ludzie, którzy no, wnoszą swój wkład do gospodarki libańskiej, tak można by to powiedzieć, no znowu trochę cynicznie, ale ci uchodźcy to nie są wyłącznie biedni ludzie, tak? To znaczy to też jest klasa średnia, to też są ludzie bogaci, którzy po prostu przenoszą swój majątek z Syrii do Libanu. Nawet tak? Czytałem ostatnio, że to oni przejmują zakłady pracy, czy też tworzą zakłady pracy, tworząc jakby z Libańczyków siłę roboczą, którą traktują tak jak swoich, czyli obniżając te wszystkie stawki. Ale jakbyś miał powiedzieć tak krótko, już bo patrzę na zegar, ta sytuacja ekonomiczna dzisiaj Libanu to jest jaka? No to jest... krótko to rzeczywiście trudno powiedzieć, dlatego że to jest sytuacja kraju, który z jednej strony jest zagrożony destabilizacją właściwie codziennie, a z drugiej strony to jest kraj ogromnej prosperity i ogromnych szans. A z czego oni żyją? Żebrania. Należy do... Takie kto? Znaczy, generalnie Liban jakby nie jest krajem, który ma... coś produkuje, rozumiem, to cały czas... Są... Nie produkuje. W tej chwili trwa batalia o... rozpoczęcie jakby odwiertów przede wszystkim gazu na Morzu Śródziemnym. Stanisław, nie skończymy z tego wątku, nie zdążę cię pożegnać. Stanisław Strasburger, reporter, dziennikarz, pisarz, Gala i Titmara o przekazaniu tego insygnium, czyli kopii świętej włóczni cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, która zachowana jest w Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu. Bolesławowi to był akt jakiegoś jego wyniesienia, wyróżnienia na pewno i to jest obecne i przypomina o tym właśnie politycznym też wymiarze jubileuszu chrześcijaństwa, bo one się naprawdę tak głęboko splatają, że nie da się tego oddzielić jednego od drugiego. Nasza wystawa jest dobra dla młodzieży, dla odbiorców serial typu Gra o Tron i Wikingowie, dlatego że początki Polski są równie fascynujące i równie tajemnicze. Najserdeczniej zapraszam na wystawę Sacrum Polonie Jubileum 966-2016. No, czyli nie tylko ja się mylę. Wystawę będzie można zobaczyć od jutra do 7 sierpnia. Zamek Królewski z mikrofonem odwiedziła Magda Gierek. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa. Za tym, że wszystkie planty są wyszorowane aż do błysku. Gdyby książkę, dziennikarz Jarosław Gugała chciałby, żeby ten dzień stał się świętem książki. Na wzór zresztą kataloński. Katalończycy 23 kwietnia, w dniu święta swego patrona, świętego Jerzego, mają takie swoje książkowe walentynki. My powinniśmy również coś takiego u nas zrobić, więc wybraliśmy świętego Jana. Zwłaszcza, że Jan to jest przecież patron nestora polskiej literatury, Jana Kochanowskiego. Święto to także okazja do promowania czytelnictwa. Około 63% Polaków nie czyta ani jednej książki w roku. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski apeluje, by to zmienić. To może być książka o piłkarzu, o samochodach, czy o gotowaniu. Ale żebyśmy co jakiś czas, jeżeli chcemy się uważać za ludzi kulturalnych, korzystali z tego przywileju życia w czasach, w których druk jest już wynaleziony i możemy czy w wersji cyfrowej, czy w wersji papierowej z tego skorzystać. 24 czerwca na ulicach Warszawy pojawią się dziennikarze i pisarze, którzy będą rozdawać książki. Akcja odbędzie się około południa w okolicach kina Atlantik. 27 stopni dzisiaj, a od piątku nawet powyżej 30. Pierwszy wakacyjny weekend zapowiada się niezwykle gorąco. Co w taką pogodę można robić w stolicy? Oto reporter RTC pytał przechodniów w łazienkach. Plaża nad Wisłą, fontanny pod Starówką. Basen? No przede wszystkim woda, no jeżeli jest gorąco, no trzeba się uchodzić. Opalać się, skorzystać z działki znajomych na przykład, przyjść do łazienek. Pójść na basen. Nie wiem, na jakiś odkryty, jest ich kilka w Warszawie. Szczerze mówiąc, nie przychodzi mi teraz do głowy żaden konkretny. No, najlepiej w łazienkach. Jest dużo zieleni, jest mikroklimat, jest dużo wody. Jest najprzyjemniej. Dodajmy, że synoptycy przewidują nadejście ochłodzenia najwcześniej w przyszłym tygodniu. RDC, radio dla Ciebie.
Teraz kilka konkretów o pogodzie właśnie w tej chwili w Warszawie. Na termometrach 26 stopni, na barometrach już poniżej 1013 hektopaskali. Ciśnienie zaczęło się obniżać. Słaby wiatr wieje z północnego zachodu, niebo prawie bezchmurne. Wracamy na warszawskie drogi. Zaczynamy od skrzyżowania Alei Solidarności i ulicy Bielańskiej. Mniej więcej pół godziny temu autobus linii 160 zderzył się tam z osobówką. Jedna osoba jest poszkodowana. Są też utrudnienia. Oprócz tego zakorkowana Aleja Obrońców Grodna od Pełczyńskiego do Księcia Bolesława. W Alei Wieniawy Długoszowskiego kwadrans stania. Trochę krócej, około 10 minut, postoimy w Alei Wilanowskiej. Wylotówki z Warszawy już się mocno korkują, głównie te w kierunkach wschodnich. Autopromocja. Cały ten jazz, czyli swingowanie we wszystkich kolorach. Zapraszam już dzisiaj na godzinę 19. Piotr Niewicki. Autopromocja. Właśnie, w tym sensie to tak, ale jak patrzymy na, nie wiem, same na źródło słów, słowa radykalne od radix, tego łacińskiego słowa, które dotyczy no, jakiejś zmiany, kogoś, kto oczekuje gwałtownej, dużej zmiany, no to jakoś można, nie wiem, może pewnie inaczej na to patrzeć. Dla mnie bardzo interesujące i też w tym badaniu jest to, że wiele z tego, jak zachowuje się ISIS i jak bardzo przyciąga i czym przyciąga, przypomina na przykład frakcję Armii Czerwonej w latach 70. w Europie i inne w ogóle grupy radykalne, które sięgnęły ostatecznie po terroryzm, bo myśmy w Europie to mieli, prawda? To porównanie wymaga większego jeszcze zbadania, ale popatrzmy na kilka elementów. Po II wojnie światowej Europa podzielona ideologicznie, prawda? Kapitalizm, socjalizm, tu ten wschód, tu zachód, Niemcy podzielone przez środek, jakiś kryzys wartości jest w powietrzu. Boom, powojenny boom demograficzny i w latach 60., 70. wchodzi to pokolenie właśnie z boomu, prawda? Młodych ludzi, którzy nagle urodzili się w tej nowej podzielonej Europie. Już pierwszy kryzys ekonomiczny dotyka Europę, to są lata 70., po dwóch dekadach, złotych dekadach 50. i 60. lat. I oni, ci radykałowie lewicowi, też sięgają, też chcą zmienić system, też są antyamerykańscy, też sięgają po terroryzm. Wiele jest tych podobieństw między tym, czym przyciąga dżihad Europejczyków dzisiaj, a tym, co przyciągało do takich grup wówczas? Po zamachu w Orlando podniosły się takie głosy, że owszem, homofobia czy niechęć do homoseksualizmu istnieje też w takich państwach jak Polska i jakby w gronie chrześcijan, ale żaden biskup nie wzywa do ataków i nie ma ataków, co oczywiście jest nieprawdą. Już nie będę mówić o Ugandzie i zachęcam do obejrzenia filmu God Loves Uganda, jak grupy takie protestanckie tak naprawdę doprowadziły do tego, że prawie kara śmierci w Ugandzie grozi za homoseksualizm. Ale jednak to wszystko się dzieje teraz. Największe ataki pod parasolem islamu. Tak, bo w islamie jest homofobia. Znaczy w islamie. No po prostu się... że, czy homofobiczne, czy 11 września, czy Londyn. Wszędzie, gdzie szatan, to jest homofobia. Muszę posłużyć się. I oni się dziwią, że szatan diabeł nad całym Babilonem Wielkim panuje. To bardzo ważna postać, którego słowa trudno podważyć. Islam jest najbardziej reformatorską z trzech monoteistycznych religii. Nazwał ją największym protestantyzmem, ten islam, bo on ma w sobie wbudowany ten element właśnie rebeliancki, przez to, że nie ma pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Można samemu dyktować sobie warunki w swojej religii. I to pozwala właśnie na taki element no, kompletnie rebeliancki, dżihadystyczny, rewolucyjny. Patrycja Sasnal, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo się dziękuję. I tyle, co za mną Piekutowską dla Państwa przygotowaliśmy. Adam Szuraj realizował program. Informacje po nich Maciej Zakrocki. Zapraszam na Co się stało. Jego gościem będzie Andrzej Olechowski. Światopodgląd.
Janina Paradowska. Zapraszam na poranek Radia Tok FM. Nie ukrywam, że politykę lubię, co może się wydawać dziwne, bo większość komentatorów politycznych uważa, że należy demonstrować swoje obrzydzenie do polityki. Jak się czegoś brzydzi, to nie należy się tym zajmować. Mnie się polityka podoba, uważam, że wpływa na nasze życie. Mam wielu polityków, których lubię, a nawet jeżeli nie lubię, to staram się ich zrozumieć. Polityków, ale mówi polityka. Widzi świat inaczej. Polityków. Janina Paradowska. Ale mówi polityka. Zapraszam. Poranek Radia Tok FM. W czwartek od 7 do 9. Reklama. W pracy stawiasz na jakość. W życiu prywatnym cenisz sobie wygodę i komfort. Zatem przy wyborze mieszkania nie może być inaczej. Inwestycja nowe...